22 w Ulm. Na skrzyżowaniu doszło do awantury. Kierowcy bez pozwolenia chcą wjechać na budowę. W tym szaleństwie jest metoda. Wszyscy wiedzą, co robić, ale przy takim ruchu budowa wydaje się chaotyczna. Praca została sparaliżowana. Wydział Komunikacji Magistratu wysłał pracowników do regulacji ruchu. Gdyby mnie tu nie było, samochody wjeżdżałyby z prawej i z lewej na budowę. Muszę je spychać na bok. Znów dochodzi do eskalacji. Gdy jeden wóz się przebije, inne jadą za nim i trudno je zawrócić. Nawet pod presją czasu nie ma miejsca na błędy, bo magistrat Ulm nie odbierze drogi i nakaże poprawki. Jeśli odrzucą wykonaną pracę, to mamy problem. Powstaną wielkie straty, firma może nawet upaść. Takie koszty to koszmar. Godzina 22. Rozściełanie asfaltu będzie trwało całą noc, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Martwię się o pogodę. Jeśli będzie padać, to klej nie złapie. To zrujnuje nasz plan. Ale prognozy są optymistyczne. Za to harmonogram jest napięty.